Jest! Mamy to! Mamy to! Gadba zdobyte! Mamy to! Cześć, z tej strony Kuba z bloga amatorplanszówek.pl. Witam Was po tym dramatycznym wstępie. A skąd pomysł właśnie na takie wejście? A stąd, że niedawno K2, czyli jeden z najwyższych szczytów Himalajów, jest na ustach wszystkich za sprawą nepalskich szerpów, którzy dokonali tego, czego nie dokonało wielu przed nimi i wyszli zimą na ten 8000 szczyt. Gratulujemy, nieważne, z tlenem czy bez, i tak niezłe wyzwanie, bo ja się zmęczyłem, drapując się na te planszówki. No cóż, dzisiaj porozmawiamy sobie o grze Adama Kałuży, traktującej właśnie o wspinaniu się na K2 i tak, tu też możecie wejść zimą i tak, to nie będzie łatwe zadanie. No cóż, tymczasem ja się pozwolę rozebrać, ponieważ trochę tu gorąco, a nie czarujmy się, do K2 mam całkiem daleko. Więc przejdźmy do omówienia tej mającej już parę konkretnych lat na karku gry, ale dalej całkiem aktualnej, ciekawej i oferującej niezłą i często dramatyczną przygodę. Idziemy do stołu. No i już mamy grę rozłożoną. Dzięki K2 możemy przeżyć przygodę wspinania się na ten magiczny szczyt, który jeszcze do niedawna pozostawał niezdobyty zimą. Dziś jednak nie będziemy gadać o wyprawach prawdziwych himalaistów, ale porozmawiamy o tym, co my możemy przeżyć przy stole, bawiąc się na tekturowej planszy, bo okazuje się, że temat wspinaczki wysokogórskiej można całkiem nieźle przenieść w postać gry planszowej. Jak widać, dzisiejsze planszówki dają naprawdę wielkie możliwości. No, to w jaki sposób będziemy zdobywać szczyt K2? Zadanie jest tylko pozornie bardzo proste. Musimy dwójkę naszych himalaistów doprowadzić możliwie jak najwyżej, najlepiej na szczyt. Muszą oni nie tylko wejść na szczyt, co przełoży się na odpowiednie punkty zwycięstwa, ale muszą także przetrwać 18-dniową wyprawę. Jak to zrobić? Cóż, ważne jest odpowiednie zagrywanie kartami, ponieważ to one pozwalają nam się poruszać po planszy, a także utrzymywać punkty aklimatyzacji, które są niezwykle kluczowe dla przetrwania. Warto wiedzieć, że nasz himalaista nie musi osiągnąć bazy startowej, ale nie może też okupować szczytu, ponieważ przetrwanie na nim będzie niezwykle trudne. Tak więc konieczne jest takie rozplanowanie trasy, aby jak najszybciej dotrzeć na szczyt i ewakuować się w możliwie bezpieczne miejsce. Jeżeli osiągniemy odpowiedni pułap, zaznaczamy to na torze punktów. Po zejściu niżej punkty nam zostają, natomiast punkty obu himalaistów sumują się na koniec i to one dadzą nam zwycięstwo bądź porażkę. W przypadku, gdy nasz himalaista zginie na trasie, niestety jego punkty przepadają. A jak wychodzimy na szczyt? Już Wam prezentuję. Standardowo przejście przez każde pole jest warte jeden punkt ruchu. Natomiast na planszy możemy zobaczyć pola oznaczone złotym kółkiem, na którym są wartości od 2 do 3. To oznacza, że musimy wydać więcej punktów ruchu. W jaki sposób zdobywamy punkty ruchu, które możemy wydać? To jest bardzo proste. Na początku rundy każdy dobiera 6 kart na swoją rękę. Z tych 6 kart dobiera 3 według własnego uznania. Wtedy przechodzimy do licytacji. Wszyscy gracze po wybraniu kart przedstawiają je rywalom. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów ruchu, czyli tych oznaczonych zielonym polem, musi pobrać żeton ryzyka. Co robi ten żeton ryzyka? On pozbawia nas w przypadku dodatniej wartości na sobie. Pozbawia nas punktów ruchu bądź aklimatyzacji. To my decydujemy, czego się pozbywamy. Jeżeli mamy szczęście, możemy dobrać 0, co nie wpłynie na naszą rozgrywkę. Następnie odkładamy żeton i odwracamy jeden inny, aby przygotować go na kolejną rundę. I teraz jak widzicie, w kartach, które wyciągnęliśmy, mamy punkty ruchu oznaczone na zielono,
oraz punkty aklimatyzacji na niebieskim polu. Zielone pozwalają na się ruszyć. W tym przypadku możecie zobaczyć, że mam 3 punkty pozwalające iść w górę, przez co mogę odpowiednio skorzystać z pól. Na przykład tutaj 2 zużyć na wejście na to pole i 1 zużyć na wejście w tą stronę. A o co chodzi z punktami aklimatyzacji? Każdy gracz posiada tor aklimatyzacji swoich himalaistów. To one reprezentują, można powiedzieć, żywotność naszych śmiałków. Punkty z kart pozwalają nam podnosić tą aklimatyzację, dzięki czemu możemy dłużej przetrwać na szlaku. Jeżeli aklimatyzacja spadnie poniżej 1, nasz himalaista umiera. Po wykonaniu ruchów przechodzimy do fazy rozpatrzenia aklimatyzacji. Musicie bowiem wiedzieć, że to, co zagrywamy na kartach, to nie wszystko, co wpływa na rozgrywkę. Na polach znajdziecie czerwone okręgi, a w nich punkty aklimatyzacji, które odejmujemy podczas tej fazy. Co gorsza, mamy także tor pogody reprezentujący pogodę każdego dnia. Na koniec rozpatrujemy warunki, jakie nas zastały. Jak widzimy, może to być piękna pogoda, może to być utrata aklimatyzacji na pewnej konkretnej wysokości lub na całym wzniesieniu, jakim jest to piękne K2. Gra się kończy po zakończeniu 18 dnia wyprawy. Wszyscy himalaiści, którzy przeżyją, zdobywają punkty, a wierzcie mi, nie jest łatwo przetrwać. Szczególnie w wersji zimowej. Dobra, pomówmy sobie teraz troszeczkę o wykonaniu tej gry. Jak wspomniałem wcześniej, K2 ma na koncie już kilka lat, ale nie oznacza to, że mamy do czynienia z jakąś nie najlepiej wykonaną grą, co było niegdyś standardem w przypadku planszówek. Teraz tytuły te potrafią naprawdę cieszyć oko i tak jest w przypadku planszy. Planszy, która ma na sobie naniesioną grafikę tego niebezpiecznego szczytu, jakim jest K2. Obok mamy całkiem ciekawe ilustracje. Co prawda kreska użyta na kartach czy na planszy może się nie spodobać wszystkim, ale moim zdaniem doskonale oddaje chłodny klimat. Patrząc na te elementy, które tu są, na karty, na te planszetki pogody, choćby na żetony, czuć ten chłód. Dosłownie można poczuć, jak zimnem przechodzi przez kości. W szczególności, jeżeli odpalimy sobie K2 zimą i gdy rozegrają się na nim prawdziwe dramaty. W ogóle, obczajcie, jaki mam rebeliancki termosik. Rebeliancki. Łapiecie? No. Ale przejdźmy dalej do naszej gry. Jakie są wrażenia z rozgrywki? Cóż. Przede wszystkim może się komuś wydawać po rzuceniu okiem na okładkę, że to będzie miła, rodzinna przygoda o wspinaniu się na himalajskie szczyty. No cóż, przygoda jest. Himalajskie szczyty mamy. Miło i przyjemnie. Znam osoby, które by się z tym mocno kłóciły. Może zauważyliście wcześniej takie 2 niebieskie pionki, które zaznaczyłem na planszy. To one obrazują największą, najbardziej charakterystyczną cechę tej gry, a mianowicie to, że w trakcie rozgrywki można stracić swoich himalaistów, można stracić ich obu, a co za tym idzie, przegrać całą rozgrywkę. I tutaj pozdrowienia dla mojej szwagierki Gosi, która do perfekcji opanowała wspinanie się na K2. Naprawdę, pod względem wyjścia na szczyt mogłaby uczyć himalaistów, którzy przez tyle lat nie potrafili wejść na górę zimą. Niestety, nie opracowała jeszcze techniki powrotów i zazwyczaj w połowie rozgrywki pozostaje jej tylko patrzeć, jak my się bawimy. Nie dziwię się, że nie przepada za tą grą. Ale czy to znaczy, że wam też się nie spodoba? No nie! Właśnie ten aspekt dodaje smaczku rozgrywce. Nie mamy tu bezmyślnego przesuwania się po planszy. To nie jest gra z cyklu tych starych planszówek, gdzie rzucaliśmy kostką, szliśmy w górę i gdy nadepnęliśmy na węża, to zjeżdżaliśmy w dół. Nie. Tutaj musimy dobrze rozplanować, które karty zagramy. Musimy oszacować, czy przypadnie nam zaszczyt wzięcia żetonu ryzyka, czy nie. Następnie odpowiednio zaplanować wejście. Myślicie, że pogoda i punkty aklimatyzacji to są przeszkodą? Nie tylko. Mamy jeszcze na różnych wysokościach
różne ilości osób, które mogą przebywać w danym punkcie. No bo przecież, nie czarujmy się, dróg wejścia na K2 jest mało, a raczej ciężko, że tam był tłok jak na Giewoncie. W takim bądź razie są pola, na których może przebywać zaledwie dwóch himalaistów, a znamy przypadki osób, które lubią się zabunkrować na jakimś skrzyżowaniu i w ten sposób trzymać resztę, aż do wycieńczenia. Więc strategii jest tu naprawdę sporo. Może ciężej opracować tu jakąś taktykę, ponieważ nie wiemy, jakie dokładnie karty trafią nam na rękę, ale cały czas na bieżąco musimy obmyślać, czy teraz pójść prawą stroną, lewą stroną, rozbić namiot w tym miejscu, czy nie. W efekcie dostajemy naprawdę bardzo przyjemne wyzwanie. Trzeba tutaj pomyśleć nad tym, co się dzieje. I K2 moim zdaniem bardzo dobrze oddaje tę przygodę. Cóż, powiedzmy sobie szczerze, himalaistą nie jestem. Nawet w Tatrach ze mną słabo, bo z lękiem wysokości to w wiele miejsc nie wyjdę. Ale tutaj czułem się jak ktoś, kto zdobywa jakiś szczyt. I to było przyjemne wyzwanie. K2? Naprawdę lubię. Lubię, mimo że czasami też zdarzało mi się umierać. I droga do zwycięstwa jest tutaj naprawdę ciężka. W takim razie, czy polecam wam K2? Jeżeli szukacie prostej, przyjemnej gry rodzinnej na posiedzenie z bliskimi po niedzielnym obiedzie, to zdecydowanie nie. Podejrzewam, że może dojść do różnych scen nieprzyjemnych i już więcej do planszówek nie zasiądziecie. Natomiast jeżeli chcecie troszkę pokombinować, lubicie góry, uwielbiacie zimę, śnieg, piękne krajobrazy, szczyty, przygodę i w każdym wolnym czasie chcecie być blisko gór, ale mi to nie wyszło. W każdym razie, jeżeli w wolnym czasie uwielbiacie spędzać czas blisko szczytów, nawet tych niższych, to K2 jest pozycją, która powinna was ucieszyć. To nie jest łatwa gra. To nie jest gra, która może cudnie cieszy oko. Nie można o niej powiedzieć, że jest piękna w uniwersalnym znaczeniu, ale ma klimat. I ma w sobie to coś. Jest to pozycja trochę starsza, ale na pewno ciągle warta uwagi. Jeżeli będziecie mieli okazję, zdecydowanie zagrajcie. A tymczasem, jeżeli podoba wam się to, co lubię, nie macie jeszcze dość mojego gadania i podoba wam się to, co się dzieje z kanałem, to kliknijcie proszę suba i dajcie łapkę w górę. Dzięki temu zyskam motywację do dalszej pracy. Będziemy mogli się rozwijać, ponieważ już nie jestem sam i nie gadam do telefonu. Więc chcecie więcej? No to działajcie. Gdzieś tu możecie klikać. No i oczywiście komentarze są do waszej dyspozycji. Graliście w K2? Dajcie znać, czy wam się podobało. Dajcie znać, czy też lubicie umierać na szczycie. No i czy mieliście do czynienia z dodatkami? Warto nabyć, czy nie? Komentarze są do waszej dyspozycji. Grajcie w gry. Cześć.